chciałabym dzisiaj zaprosić Cię do odkrywania strony, a przede wszystkim platformy internetowej Ubogacona. Aby tam się znaleźć, trzeba najpierw po prostu wejść na stronę ubogacona.pl. Kiedy to zrobimy, ukaże nam się taka strona główna, która zawiera najważniejsze informacje dotyczące tego, czym zajmuje się cały projekt. Jest tutaj także blog, są różne artykuły, więc można znaleźć tutaj treści. Ale tak naprawdę tym, do czego chcę Cię dzisiaj zaprosić najbardziej, to jest odkrywanie środka, odkrywanie platformy, do której można dołączyć. Najpierw trzeba się po prostu zarejestrować. I na stronie głównej mamy taki guzik, który nas tutaj zaprasza. Możemy kliknąć dołącz i wypełnić formularz rejestracyjny. To jest niezbędne do tego, żeby takie konto utworzyć. W ciągu 24 godzin konto zostanie zweryfikowane. O tym dowiemy się przez SMS, to znaczy dostaniemy taką informację, że konto jest już aktywne i kiedy ta informacja do nas dotrze, to możemy się już zalogować. I teraz, żeby zalogować się na stronę, najlepiej zrobić to klikając tutaj ikonkę kółeczki, czyli mamy logowanie. Ja już utworzyłam wcześniej konto i to konto właśnie teraz sobie tutaj uzupełniam. Login to jest ta nazwa użytkownika, którą wpisałam przy rejestracji. Ważne, żeby ten login był unikalny, nie może się powtarzać, więc warto dodać jakąś cyferkę czy jakąś literkę wielką, żeby ono było aktywne. Tak samo z hasłem, trzeba pamiętać, że ono musi zawierać 8 znaków, przynajmniej jedną cyfrę i przynajmniej jedną wielką literę. I kiedy się zaloguję, otrzymuję dostęp do mojego konta. Mam tutaj wiadomość powitalną. To jest system wiadomości, który pojawia się poniżej. Na razie jest to tylko jedna wiadomość. Kiedy już zaloguję się, mam dostęp do kalendarium liturgicznego. Kalendarium jest stworzone w formie slajdera, który też się otwiera szerzej, czyli tutaj mamy, klikając czytaj więcej, cały artykuł dotyczący patronki tego tygodnia. A patronką tego tygodnia, w którym nagrywam ten filmik, jest błogosławiona Regina Protman. Jest ona także patronką tygodnia w kalendarzu kobiety, który widzimy też na stole, troszeczkę dalej. I tutaj mamy więcej informacji. Mamy też dodatkowe materiały, na przykład modlitwę właśnie ze wstawiennictwem Reginy, czy grafikę do pobrania. Tutaj po kliknięciu też ona nam się wyświetla. Możemy ją wydrukować, możemy ją sobie gdzieś wkleić. Te materiały dodatkowe też się zmieniają w zależności od patronki tygodnia. A to, co ważne w tym kalendarium, to to, że ono nie archiwizuje się, to znaczy w tym tygodniu od niedzieli do soboty właśnie mamy materiały o błogosławionej Reginie, a w kolejnym tygodniu od niedzieli będzie już to kolejna bohaterka. Po zalogowaniu mamy także dostęp do sakiewki, która jest oznaczona takim właśnie graficznym też elementem. I tutaj mamy różne materiały dodatkowe, na przykład e-book, czy grafiki, tapety do pobrania, a także dostęp do webinaru. To są materiały, które otrzymuje każda zalogowana użytkowniczka platformy i ma do nich dostęp właśnie po zalogowaniu. Inne funkcjonalności, to znaczy perełki, forum, czy między niewiastami, a także skarbiec, to są funkcjonalności dostępne już tylko dla uczestniczek programu, o których teraz chciałabym powiedzieć. Ikonka serduszka, tutaj informująca nas, że są to aktywne programy, prowadzi nas w miejsce, gdzie możemy te programy aktywować, a kiedy już są aktywowane, kiedy już w nich uczestniczymy, możemy właśnie z tego miejsca do nich trafiać. Jak widzicie, jestem teraz użytkowniczką, która jeszcze nie aktywowała żadnego programu, dlatego mogę teraz to zrobić. Mam informację o dwóch możliwych ścieżkach. Jedna dotyczy kobiet świętych, to jest ta pierwsza, druga dotyczy kobiet Starego Testamentu. Mogę dowiedzieć się o szczegółach programu, jest tutaj dokładny opis. I jest też miejsce, gdzie mogę program zakupić lub mogę wpisać kod, jeśli już program mam. To znaczy otrzymałam notes, a wraz z notesem kod dostępu. Kod dostępu jest wysyłany na takiej kartce. Są to kody jednorazowe, dlatego teraz aktywuję mój kod, wpisując dokładnie tak, jak został on przesłany, pamiętając o wielkości liter. I też pamiętając, że nie ma tu żadnych zer, są tylko ewentualnie duże literki O.
wpisuję mój kod i klikam strzałeczkę, która ma ten kod aktywować. I dostaję informację, że dostęp do programu został przyznany. Aktywowanie programu może potrwać chwilkę, to znaczy kilka minut. Po aktywacji programu, kiedy klikam na aktywne programy, mam tutaj listę moich programów, w których uczestniczę. Tutaj widzicie, pojawił się program Ubogacony na drodze do świętości. Jeśli aktywuję drugi program, to on będzie pojawiał się obok. Po otworzeniu tej zakładki pojawiają się już materiały. To są materiały rozpoczynające program, czyli materiały właśnie pomagające nastawić serce. Są tutaj filmy, są pytania, jest też możliwość dzielenia się poniżej. I kiedy będę już po przerobieniu tego materiału, mogę kliknąć rozpoczynam i od kolejnej niedzieli mój program będzie już co niedzielę właśnie dawał mi kolejne materiały. Będąc w programie właśnie Ubogacona na drodze do świętości albo Ubogacona między niewiastami Starego Testamentu, też w mojej sakiewce mam więcej materiałów dodatkowych, czyli tapety do programu, to na przykład tapety do Hildegardy związane z tą postacią, czy dodatkowe webinary, które też się tutaj pojawiają. Jeżeli pojawiałyby się jakieś trudności, pytania, nie byłoby też wiadomo, jak coś zrobić, to zawsze można do nas napisać. Tutaj jest zakładka Kontakt. Można też wysyłać do nas maile. Tutaj warto też pamiętać, żeby wrócić na swój panel użytkownika, to nie klikamy kłódki, bo to będzie po prostu wylogowanie, tylko klikamy tę ikonkę poczty. I trafiamy znowu w to miejsce, gdzie mamy kalendarium, gdzie mamy wiadomości i możliwość właśnie trafienia do sakiewki czy do naszych aktywnych programów. Mam nadzieję, że korzystanie z naszej platformy będzie dla Ciebie też dobrym narzędziem, dobrą pomocą w Twojej drodze do świętości i w Twojej formacji serca.